Nauczanie domowe, 20 grudnia. Księga proroka Izajasza, rozdział 7, wersety od 10 do 14. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Zapowiedź, iż Panna pocznie i porodzi syna, była przez wieki wezwaniem do tego, aby rozważać to słowo, aby patrzeć na jego treść. Mateusz pokaże dziewicę z Nazaretu, która przyjmuje Słowo Boże, która poczyna i rodzi Mesjasza, Syna Bożego. To jest właśnie Bóg z nami. Izajasz jest przy źródle tej zapowiedzi. Izajasz opisuje całą sytuację, w której Bóg w ten sposób chce zainterweniować w swoim narodzie, chce zabrać głos. I dziwna sprawa, że ten, który powinien być stróżem Bożego głosu, ten, który jest przedstawicielem ludu wobec Boga, król, nie chce tego głosu. Jakby chce go odłożyć na bok. Tak jakby buntował się przeciwko temu, że Bóg ma coś do powiedzenia. Jest to dla nas wszystkich ostrzeżenie, że może tak się zdarzyć, że my ten Boży głos, to, że Bóg chce przemówić, odkładamy na bok. A nie teraz, na później. A nie będę Panu Bogu głowy zawracać. A czy to na pewno Bóg chce powiedzieć? Jest tyle rzeczy, które jest w tej chwili do zrobienia, że nie zwracamy na to uwagi. Że Bóg mówi, tak, ja chcę dać Tobie znak. I zauważmy, ten znak nie jest znakiem gdzieś bardzo wysoko, ani bardzo głęboko. To jest znak na ziemi. To jest znak bardzo prosty. I tak Bóg przemawia. Tak Bóg chce przemówić do ciebie. Nie odkładaj tego głosu. Nie pozwól też, aby okoliczności, czy może ludzie, czy sytuacje powodowały, że ty rezygnujesz z tego momentu, w którym Bóg chce zabrać głos. Szanuj więc najpierw w swoim sercu tę przestrzeń wrażliwości na to, co Bóg chce powiedzieć, chce zrobić i czego dokonuje. Ta wrażliwość jest nam potrzebna, tak jak to było w przypadku Izajasza, który się nie zraził, który nie odszedł pomimo odmowy króla. To właśnie on się dopominał i potrzeba więc oprócz tej wrażliwości, tej drugiej cechy twojego serca, tej proroczej stanowczości, tej proroczej gorliwości, tej walki o to, aby to słowo rozbrzmiewało, aby to słowo nie było zagłuszone. Więc walcz też o tę cechę swojego serca, o gorliwość, o siłę, o radykalizm. Niech słowo brzmi. Niech ono się rozlega. I powiedzmy sobie szczerze, na początku ono nie było tak jasne. Na początku ono nie było tak czytelne. Ale tym bardziej ono musi brzmieć po to, żeby pochylić się nad nim. Po to, żeby je głębiej zrozumieć. Po to, żeby pełniej je przyjąć. Wołaj więc dziś o te dwie cechy twojego serca. Wrażliwość i gorliwość. Niech one chronią ciebie przed takimi właśnie pokusami odstawiania Bożego głosu na bok, niebrania pod uwagi proroctwa, lekceważenia tych, którzy wołają w imieniu Boga. Również dzisiaj potrzebujemy tego, aby Boży głos docierał do nas. I nie zrażajmy się tymi, którzy mówią, o, to jest wystawianie Pana Boga na próbę. Nie trzeba o nic Pana Boga pytać. Bóg mówi do nas. Bóg ma słowa, które są dla nas dzisiaj.
Bóg te słowa wypowiada. Chodzi więc, jeszcze raz powtórzmy to, o pielęgnowanie w naszym sercu tej wrażliwości i stanowczości, którymi cechował się Izajasz. Niech w tej walce o słyszalność Bożego głosu w Twoim życiu błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.